Był to zwykły dzień, kiedy Admiros nie miał jeszcze żadnego mieszkania w Łodzi. Dlatego wybraliśmy się do pobliskich slumsów, żeby poszukać jakiegoś miłego, wygodnego, przytulnego mieszkanka. Czuję się tutaj, hashtag kartonu. No, tutaj na pewno się coś tutaj na pewno się fajnego coś znajdzie, prawda, Ignacy? Ale jestem przekonany. Nie wiem, czy wiecie, ale ukończyłem korespondencyjny kurs zarządzania nieruchomościami. Chodź, Admiros, coś ci znajdziemy. Dobra, chodź, Admiros, znajdziemy ci jakieś mieszkanko. Musimy Dobrze. Się przejść tutaj po tych apartamentach. Mam pierwszą propozycję. To miejsce ceni sobie zarówno komfort, jak i niską cenę. Możesz tutaj pracować. Gdy złożysz te dwa fotele, to możesz też na nich spać. Ale. Alarm, nie przejmujcie się alarmem, bo też to świadczy o tym, że jest tutaj bardzo bezpiecznie. Plus masz, łącznie masz, jakby policzyć, 12 szufladek, w których możesz zmieścić ubrania. No i coś dla miłośników wege i natury, czyli roślinka. Plus oczywiście wyposażenie. Cena to jest tylko 1400 zł miesięcznie, więc brzmi bardzo dobrze. No, zobacz. To nie brzmi dobrze. Proszę pana, dwa krzesełka, można z nich zrobić. A gdzie jest tutaj monitor? A jest monitor, a szafeczkę też pan ma nawet... 12 szufladek. I proszę, jeszcze mam pan nawet zdjęcie z Dubrownika chorwackiego, bardzo proszę. Tak. Kurczę, to było pierwsze. Ale luksus. Spychaj, nie stasz. No plaga! Halo, ale się tam drął. Boże, ty mój, oni się tam zabijają. No, to tu się dzieje, halo. Czemu zabijasz plaga tam na górze wszystkich i się skradasz nieco? Ja go nie zabiłem. No i się skradasz potem. Dobrze, chodźcie chłopaki, pokażę wam następne mieszkanie. Dobra, może ktoś włączyć alarm, bo coś się nam przeszkadza. Dobrze. Dobra. Tu jest następne mieszkanie, słuchajcie. O kurde, jak wielkie. To jest duże, ale jest jeden minus tego mieszkania. Stać. Kosztuje tylko 200 zł miesięcznie, ale mieszkasz tu z 18 Ukraińcami, którzy jeżdżą w Uberze, więc ale masz też własny komputer. Ej, panie Admirosie, zobacz, jakie przewiewne wejście to jest. Ale masz też własny... Ktoś się zbił, ale nie przejmuj się. Masz też alternatywne wyjście. Alternatywne wejście. Tam Ukraińcy właśnie trzymają swoje narkotyki, które roznoszą właśnie potem po mieście. Możesz być skazany za współudział w przestępstwie. Ale tylko 200 zł. Tak, to jest duży plus właśnie, więc dobrze, to jest drugie mieszkanie. Chodźmy, znajdziemy... trzecie? No właśnie chciałbym znaleźć jeszcze jakiś special dla ciebie, coś. Może wyżej coś będzie. Na samej górze jest fajne. Tak, jest fajne na samej górze. Zaraz zobaczymy, jakie mieszkanie. Jestem bardzo ciekaw. Powiedziałem, że ukończyłem kurs zarządzania nieruchomościami. Tak. O, proszę. I to jest tak, to jest mieszkanie sygnowane Danielem Magicalem, bo tutaj jest prawie... Ma ona więcej widzów na streamie niż ty i ja razem wzięci. To mieszkanie gwarantuje ci sławę i pieniądze, poza tym patologię potem w przyszłym mieszkaniu kosztuje 2 tatry miesięcznie, więc jest dosyć tanie. Okej. Okay. Codziennie Tatra 8.30. Codziennie Tatra 8.30. Proszę stąd wyjść, dla niej proszę opuścić moje mieszkanie, nie wiem, to ja teraz ta drabina miała więcej widzów na streamie niż ty będziesz kiedykolwiek w życiu, więc... O nie! Smutne. Dobrze, rozgość się. Podoba mi się, tylko rozgość się. Remont trwa z tej... Ale to na czas remontu zapraszam, tutaj obok jest jeszcze stołówka, to chodźcie pokażę. Zróbcie jakiś remont w tym mieszkaniu. No, chodźcie tutaj do stołówki. A właśnie, czekajcie, właśnie zapomnieliśmy najważniejsze, wróćmy do mieszkania Admirosa. Chodźcie, no bo jakże mieszkanie z drabiną bez dymów, chłopaki. Czekajcie. No i nie, no i niezłe dymy, no i proszę. I gocha się wkurzy, no. Gocha się. Ej, chodźcie, zapraszam was na moją parapetówkę. O, Jezu. Ale dym. Dobra, ej, chodźcie może tutaj do polskiej restauracji obok. Tu jest restauracja obok, chodźcie. Nie rzucajcie Ajgami w okna. No właśnie, to trochę bez sensu. Ale luksusowa, ale luksusowa. Tu jest restauracja, bardzo ładna. Kto się strzela? Fajne przejście. To jest też mieszkanie Admirosa, bo Admiros jest swojego mieszkania. Dokładnie. Jak widziałem. Brzmi nieźle. No. Kto mnie? Boże, kto tak agresywnie tu się zachowuje? O, ktoś mnie podpalił w kanalsach. Podpalone wszystko zostało, ktoś tu dym puścił. Ja teraz remont zrobił. Ja ci mieszkanie szukam, a ty nam takie rzeczy. Nóż w plecy. Mam pewien pomysł, chłopaki, bo jako Admiros się już wprowadził, znaleźliśmy jego miejsce pracy. Ale nie, ja muszę Admirosowi pokazać nowe mieszkanie, bo jest. Ale Brady, bo mam też bardzo ważny element. Bo jest bardzo ważny element, Bladeusz, wiesz, bo jakby mieszkanie on już ma. No. Ale musi jakoś do pracy dojeżdżać, a ja jestem tutaj, jak się okazuje, bo ukończyłem też korespondencyjny kurs sprzedaży samochodów, więc zapraszam na dwór. A Admiros musi kupić sobie jeszcze samochód. Chodźcie, tutaj na dworze jesteśmy wszyscy, chodźcie tutaj. Specjalnie wam aż wybiłem szyby, więc zapraszam tutaj panowie, żeby było bliżej. Ale ładne auto. Są dwa auta. Admirosku, jesteś już gotowy. Jest Admirosek, jest plaga, jest tutaj... Kogo brakuje nam jeszcze? Furman jest? Mano jest? O, jest Flotarek. Flotarek położył bombę z tyłu, dobrze. To jestem.
Chodźcie. Admirosku, okay, zobacz. Dobra, czyli już są dwa samochody, to jest Ford gówno i Volkswagen gówno. Masz dwa samochody dostępne. Gdzie? No. Był tam falący. To był wybuchowy. To nie myślałem. Admirosku, posłuchajmy o cenach i o wartościach kredytu. Co sobie cenisz w pojeździe najbardziej, Admirosku? No to wiadomo, żeby mało palił, co nie? Że mało palił. Obydwa palą tak samo dużo, tam możesz zobaczyć, jak się pali. Zobacz, tak dużo palą. Więc ale niestety. Przynajmniej. Ale mamy też specjalny, wiesz, jakby samochód dla cyganów. O, tutaj jest zaparkowany z boku. To jest właśnie ekonomiczny samochód. Możemy ci go tutaj sprzedać za promocyjną cenę. Ile się cyganów tylko mieści w tym samochodzie? Ten samochód to jest Uber, który mierzy Ukraińcy, stary. Jest. To... Chyba olej bierze, wiesz, bo bardzo kotny. Trochę tak. Trochę tak. Ale pojedzie na wszystkim, naprawdę. Szczerze, naszczasz do niego i pojedzie. No już chyba nie pojedzie. No i zniszczyliście Admirosowi dobry ekonomiczny samochód. O nie, kto mi spalił samochód? No to kibice UKS-u chyba ci to zrobili, stary, bo mieszkasz w Łodzi. Chodź, Admiros, tu jest kolejne auto. Popatrz. No halo, terroryści, podkładajcie w końcu bombę. Ja tu wam daję tyle czasu do podłożenia bomby. Nikt jeszcze nie podłoży. No nie, no my jesteśmy takimi spokojnymi teraz. Jestem po prostu, wszyscy są ciekawi, jakie jest kolejne auto. A kolejne auto? A no to ten drugi Volkswagen, no jest tak, w LPG. Powiem ci, ale instalacja jest sprzed 8 lat. Nie, w LPG. Ale instalacja jest stara, bo jest 8-letnia instalacja, więc generalnie jakby czekacie całkiem sporo wizyt jeszcze u gaziarzy. No ja bym nie polecał. Najlepszy był ten cygański, ale trochę ci spłonął. Ale wygląda stan brzydko, bym powiedział. A te tutaj auto, takie ładne. A te tutaj auto. Zobacz. A to jest, tak powiem, pana prezesa, którego tutaj nie ma. To wygląda, jakby było złoto. Wiesz co, powiem ci, to wygląda, jakbyś miał straszny lagi i ktoś strzelał do nas z karabinu snajperskiego, wiesz? Nie, wydaje mi się. Tak, zgadza się, mam straszne lagi. Tak. I dlaczego to w lagi? Nie strzelałem z karabinu snajperskiego. Nie wiem, ktoś strzelał do nas z karabinu snajperskiego. Nie. Powiem szczerze, że... Z wami nie wiadomo. No. Na kursie też nauczyłem się jednej bardzo ważnej rzeczy, że jak biją, to trzeba spierdalać! Uciekam stamtąd. Doskonały pomysł, Ignacy, trzeba się po prostu schować. Nigdy mnie nie znajdziecie. W końcu, Admiros, bardzo długo wybierałeś auto. Czy w końcu wybrałeś swoje ulubione auto? Bo to jest bardzo mi wybrałem. Wybrałem. Właśnie wybrałem sobie tego białego Volkswagena, wiesz, taki ładny, to biały. To strzela. Piękny. Uciekam od tego. Zobacz. Faktycznie mi się podoba. Ale wiesz co, zauważyłem, Admiros, nagle dziwnym trafem wszyscy się rozdzielili i zamiast tylko Furman. Furman, powiedz i sam... Dziwne, że tylko my coś mówimy i jeszcze... Nie, ja żyję, tylko ja się przed wami chowam. Furman, czy ty coś knujesz? Tak, ja knuję coś. Co ty takiego robisz, Furman? Bardzo podejrzanie... Ej, co to za strzał? Ja strzelam, mam Huge'a, no. Ej, flotar martwy. O, nie. Padio flotar, kill silence at AWP. Nie! To zamordował flotara. Ja myślę, że to znowu Furman. Furmun, czy ty Furmun? Zamordowałeś biednego flotara? Bankowo to zrobił Bladeusz, jestem przekonany. Sytuacja jest przesrana, bo Furmun, jeszcze go niesie, żeby nie go wstrześć. To pewnie jest Bladi. Ale z kogo wstrzeszam flotara, który był niewinny? No tak. No, to dobry, ma sens. Tak, dokładnie. To ma sens. Strzela cały czas. No ja tam strzelam, żeby rozbijać te. Manoje coś knuje rozbijać. Dobra. Furman, sytuacja jest przerąbana, bo Plaga i Manoje są zdrajcami. Nie, Plaga nie. Plaga jest wybaczenie. O, proszę, tutaj wybaczenie. Manojek cały czas się czaił, żeby podstawić jakąś bombę. Nie. Manojek, co masz na swoją obronę? Dlaczego flotar jest martwy, powiedz? Nie muszę się bronić, no. Ponieważ jestem niewinny, więc nic nie mam. Ale na dlaczego? Jakie tutaj znalazłem Furman, dlaczego? Wydaje? Pytasz dlaczego, tak? Bo za każdym razem, kiedy jestem z wami, ktoś mnie zabija w pierwszych 10 sekund. Poczekaj! Był chyba zdrajcą, trzeba to sprawdzić. Ten Furman. Sprawdźmy to. Wystrzela! To strzela. To strzela. A tak jak myślałem, był zdrajcą Furman po prostu. No i widzisz, Manoje był zdrajcą. No i się wyjaśniła sprawa. Dobra, czyli jeszcze musi być jeden zdrajca. Czyli jest kolega Ignacy! Ej, Furman, kolega Ignacy jest zdrajcą. Furman, chodź, tak. Musimy znaleźć kolegę Ignacego. No? Nigdy mnie nie znajdziesz. Ej, tam Plaga strzela! No bo jesteś zdrajcą, jestem ja detektywem. Ja mam totalne lagi. Zabij go, Plaga! Teraz, to jest ten moment. Nie zabijaj go. Furman, musimy go zabić. Co? No, detektywa planuje zabić? Tak. Postrzelasz do nas bez żadnego powodu. Prawda, zabiliście przed chwilą osobę niewinną. Co to za strzelanie bez powodu? Gdzie oni są? A, widzę ich już. No, co to za strzelanie bez powodu? Proszę w nas nie strzelać, panie Plagus. Czemu do mnie? Co się stało? Co się stało? Serwer wywaliło. Nie, co się dzieje? W takim momencie. No, nie. Ej, to my się...
Dobrze, chłopaki, teraz nastał porządek. Koniec krzyczenia, koniec obarczania niewinnych osób. Nie. Proszę, Furman, co pan tu strzela w powietrze? Ja już wszystko widzę. Furman, jesteś... Koniec obarczania. Pierwszy podejrzany Furman. No. Pierwszy podejrzany, dobrze. Floter, chłopie pod schodami, plaga, co wyprawiasz tutaj? Szybciutko muszę obczaić. Halo, co się dzieje? Proszę do nas, zapraszam z nami. Dobrze, dobrze. Tak powiedziałeś, że... Wszystkich tutaj zaraz was zbiorę, żeby nie było krzyczenia po całej mapie. Chodźcie tutaj. Wszyscy zapraszam do holu tutaj. O, Admirosek, Manojek. Gdzie jest pieseł? Ktoś rzucił. No, no kto to? Wow. Co już tam robicie? Gdzie jest pieseł? No kto? No już idę. Brakuje mi pieseła. No kto strzela? Zadaje obrażenie. Ej, proszę nie strzelać. Bez sensu. Dobrze. A w ogóle wysadził cały hol i podpalił. Panie detektywie, chciałbym coś zgłosić. Słucham. Tak. Widziałem, jak Plaga rzucał granat. Widziałeś, jak Plaga rzuca granat, tak? Ej, Floda! Plaga, to ty rzucałeś granat? Przyznaj się. Tak, rzucałem. Czemu ty to zrobiłeś? Mano, jak co kombinowałeś, Felku? No nic właśnie nie kombinowałem. Nie wolno tak robić. Co się dzieje? Nie zakaz. Widzisz? Dobrze. Tylko, że Bloody zablokował. Masz zakaz rzucania granatów od teraz. Dobrze. Ej, Bloody zablokował Flotara gdzieś tam. No, no co się stało z Flotarem? No na chwilę na szybki numerek byliśmy. Znaczy ten, a to nic tam, możecie sobie tam knuć w takim razie, spoko, nic się nie stało. I Flotar, dlaczego jesteś ranny? Po prostu musieliśmy przedyskutować całą sprawę. Jest to zrobić coś wbrew jego woli? Tak, pobił mnie. Pobił cię? No, bo masz plakietkę hol. Yes. Panowie podłożyli bombę, proszę uciekać z holu. Uciekać z holu, bomba, 10 sekund. Bloody, dostajesz niebieską kartę. Manojek podłożył bombę na 100%! O nie! Nic nie podłożyłem, żartowałem Manojek tylko! Manojek, giń! Dlaczego go zabiliście? Dobra, nie! Ja bym się nie zadowolony. Ej, ktoś zabił Furmana! Spanikowałem, bo myślałem, że on podłożył bombę. Nie, bo myślałem, że on podłożył bombę i taki mindgame jest. Oskarżył mnie, tego zabiłem. Ja schodziłem z pokoju tam, gdzie było ten. Ja myślałem, że Manojek po prostu podłożył bombę. Plaga, Flotar, gdzie jesteście? Mówcie, proszę, szybko. Do góry. No. Ja jestem z tyłu za tobą. Dobrze. Ja chyba mam pewne podejrzenia. Kto tutaj jest, jest złym piesełem? Ja myślę, że Admiros. Ja jestem nieuczciwy. Ja jestem nie. Flotar, strzela, nie strzelaj we mnie! Nie! O, dlaczego? Strzelam do detektywa. O, okej. Nie strzelałem do detektywa. Kto jeszcze żyje? Tu czemu nie żyjesz? No bo umarłem. Ignacy skrasz mnie. O kurwa! Pieseł! Ja ty zły piesele. Ja tu jestem, detektywie, nie strzelaj, halo. Gdzie jesteś? Za tobą, na końcu korytarza. Nie widzę cię. Za kartonami. Za kartonami. A, tu. Prawdę? Ale wiesz, że jest pewien problem, bo jeszcze został tylko Bladeusz, tak? A, czy nie? Zabijmy go razem. Czy ty tylko? Nie, ja nie. Odsuń się, nie celuj we mnie. Chodź z łomem cały czas. No serio? Jak mam się bronić? Nie masz się bronić, bo albo zostaliśmy we dwóch, albo z Bladim zostaliśmy. Wydaje mi się, że we dwóch, bo Bladiego nie widziałem nigdzie. Zabierzmy ciało Admirosa. Nie, chodź tu. A, faktycznie. Nie, proszę nie bezcześcić moich zdrowi, złom. Chodź tutaj. Idź, ty musisz ty iść pierwszy, bo ja ci nie ufam. A ja nie wiem, czy kurwa Bladim jeszcze żyje, czy nie, bo nie pamiętam właśnie, czy zginął, czy nie. Nikt mi go nie potwierdził, idź. Biorę magnetofon. Nie wierzę ci w ogóle. Absolutnie ci nie wierzę. On już się zwyczai przy jego ciele na pewno. Pewnie tak. Zaraz zginę, patrz. 3, 2, 1. Bierz ciało jego. No nie, moje zwłoki, zostawcie mnie. Idzie gdzieś pieseła? Jego zanosimy w ogóle. Idź z nim, po prostu. Zróbcie mi pogrzeb. Dawaj. Albo zrzućcie mnie z tego. Czy to jest pogrzebane, czy nie? Pies pogrzebany. Raczej to wygląda tam, jak pies. Idź z tym dalej, tam, wejdź tam. Idź Plaga, z tym. Nie, tutaj, cofnij się. A, tam. Cofnij się, tam, wejdź z nim, no. Ej, ja jeszcze żyję. Tu idź, no, dobrze. Wszedłem. Okej, okay, i jeszcze dalej? No, jestem. Nie, w lewo trzeba było pójść. A. Tam. Czekaj, bo on się tutaj strasznie szamocze. Dobra, i tam do końca idź. Idę. Nie no, pieseł musi żyć, albo ty jesteś. Ja cię zabił chętnie. Nie zabijaj mnie, bo to skończy się dla ciebie źle. Zaufaj mi. Nie ufam ci absolutnie, bo żyjesz albo ty, albo Bloody, ale zabiłbym profilaktycznie siebie. Jestem Admiros. O nie, Admiros zrobił dziurę w ścianie. Dobra, zostaw to tutaj. Tutaj? Tak, tutaj. Dobrze. I wyjdź tędy pierwszy. No i ja zginę, no fajnie. Wychodź, no Boże, ty, ja jestem detektywem, nie przejmuj się. Idź na dół. Musimy znaleźć Bladeusza w takim razie. Tylko on jest niepotwierdzony. Patrz, ile ciał tutaj jest. Wiem. Strasznie dużo. Szukaj się Bladeusza. Bloody. A jeżeli nie znajdziesz ciała, to sprawdź, żeby był ciałem. Dobrze. Znalazłem ciało Flotara, Furmana. Dobrze. I Manojka. Bloody jeszcze żyje. Musisz go znaleźć. Na szczęście kończy mu się czas. Pisełku.
Co to było? Dałeś sobie strzała? Dokładnie tak. Złoty strzał. Detektywie. Detektywie. Aj tam daj spokój. No się. Spokój się. Podniecił się tę sytuację. Cała ta sytuacja jest dosyć napięta. Lagus, co ty? Czemu nie możesz znaleźć Bladeusza? No absolutnie ci nie ufam. W ogóle. Chyba ci się kończy czas na zabicie mnie, co? Nie, to nie ja. Nie ty? No mówię ci, że nie ja. No to gdzie jest Bladeusz? Nie wiem, schował się, siedzi cicho przecież. Znajdź go. O, coś wybuchło. Słyszałeś strzały? Słyszałem. Tu za drzwiami. Ja proponuję wysadzić tą beczkę, zanim tam wejdziemy, wiesz? To ją wysadź. Dobra, chodź na górę, ja mam jedną sugestię, chodź na górę. Bo jest na górze. Właśnie, tak myślałem. Jest tam ten. Jest mam cię, piesele. Poddaj się! Ty mi nie chciałeś upaść. Poddaj się! Poddaj się, piesele zły! Dobij go, plaga! A gdzie on jest? Na górze, no! Zabił cię? Tak. O, ale szkoda. Szumbla nic nie mówi. Nie wiem, no bo jest zwany piesełem, no to chyba normalnie. To się nazywa skupienie. A, okej. Okay. Tryhard. Blady siedzą przez 3 minuty pod schodami. Ja myślę, że ci mikro wyłączył, czy coś, bo tak mówię, tylko nic nie mówisz. Panie pieseł, proszę tu przyjść. Co się stało, że zginąłeś? Pewnie zabójczy strzał. Może po prostu nie potrafiłem trafić w niego. Co ty na to? Trefny traf. Co to było? Trefny traf. No jak? Co? Wow! Za zielone coś do mnie poleciało. Ja myślałem, że mnie zabije. Brawo, plaga. Udało się. Kolejny sukces polskiej policji. Po raz kolejny. Gratulacje. No, jestem detektywem teraz. Takie... O nie, nie możemy być teraz kumplami, plaga, bo nam ostatnio dobrze poszło. Musimy teraz być. Admiros, ty nie, albo nie, bo Admiros ja jestem... zdradza. Flotar, mogę tobie zaufać? Jak? Nie, nie możesz. Nie. No to ufam tobie. Nie, bo znowu mnie zabijesz, ja tobie nie ufam. Nieprawda. Flotar, czy jak kiedyś... To ja sobie idę, o. To chodź. Dobra, ale Flotar nie zabijaj mnie tylko, dobra? Nie ma żadnej broni. Chciałem, plaga. Wolnie. O, siema. No. Możemy zostać razem? Flotar, nie zabijaj mnie! Proszę! O, masz pusie! Kto zabija? Flotar, nie zabijaj mnie! Flotar, oszczędź mnie! Flotar, nie rób tego! A mogę pogłaskać po twoją pusie? Nie, Flotar, bo ty chcesz mieć tam... O, tu jest jakieś przejście, patrzcie. O! Bo ja tam byłem na samej górze, nie wiem, czy wy tam byliście chociaż raz. Na samej samej? Tak, tam do tych zbiorników mogłem wejść. A tutaj ja byłem też tam raz. Nie, tam są tylko zbiorniki w sumie. O, tutaj faktycznie jest tu sama droga. Ale beczek. Nie, tu się nie da przejść. Bo ja próbuję rozbić kratki, no ja rozbiłem kratki. A, okej, okay, no dobra. A z Formanem tu jestem akurat. Aj, no dokładnie. Admiros, jak zniszczyłeś tamtę ściankę? A tu. Jaką ściankę? A, tędy, okej. Okay. Ja nie zniszczyłem żadnej ścianki, o co chodzi? Twoje ciało ją zniszczyło. Ej, co nie, tu Furman? A, no to uderzyli głową. Głupota mała, ale brzmiałeś jakbyś jadł kanapkę, naprawdę Furman obok mnie. W sensie nie wiem. Słyszałem jak jadł kanapkę. No. Niby czemu miałbym Furman. Mieć tę kanapkę? Wyciągaj ja wnioski, życie. To szybko. Furman. To proszę Furman. Mnie zabić. Niepodważalny argument. No nie wiem, zanim tutaj detektyw... Nie wiem, ja ostatnio nie ufałem pladze, a powinienem był zaufać, a więc ja nie będę podejmował tej decyzji. Każdy słyszał jedzenie kanapki. O, a co tam plaga? O, masz kota. Plaga ma kota, najgorzej. Decyduj, plaga, jesteś policją. Albo Furman, skoro jesteś niewinny, to sam się zabij. Plaga, rzuć kota piesełowi. Kacz. Nie żartuję. Nie mam jaj. Furman, no co ty? Co się przejmuje? No, dlaczego Blady go nie zepchnąłeś? Nie wierzę w ciebie. Nie, Flotar, czemu tam się tak czaisz fajnie? Blady nie zepchnął. Co to się działo? Musi być niewinny. Ej, serio, naprawdę. Wiemy, kto jest przynajmniej jednym już. No ale ten drugi potrzebny. Furi? Właśnie, wiadomo, kto jest z drugim teraz, co nie? A jak tam się wchodzi? Ani pierwszym, ani... Dobra, panowie, może przestańmy się na tym zastanawiać. Wymyślmy jakieś śmieszne aktywności. Chodźcie. Tak, chodźmy do fabryki, tam jest bardzo fajnie. Dobra, chodźcie do fabryki. Ooo! Śmieszna aktywność. Dobra. Tu jest wejście. Słuchajcie, nie przejmujmy się już tymi terrorystami. Na górze, można wejść na górę. A, tam. Tutaj jest przejście do fabryki. Ej, uwaga, tu jest beczka. Poczekaj, Ignacy. Odsuń się. Ja ją osadzę. Wysadzaj, no dobrze. Dobra, tak żeby po prostu było bezpiecznie. Tu jest jeszcze jedna. Dawaj, skoczymy tam na to. Do zbiornika może chodzić. O! Uciekaj! Furman! Ignacy, co tam kombinujesz? Co? Gdzie jest Flotar? I stoję. Furman się stopił w kwasie. Ej, Furman się stopił. Ej, Flotar się aktywował kwas. Ej, dawajcie tutaj sobie wskoczymy. Plaga wrzucił Furmana do kwasu. Wow. Plaga jest wrzucił.
Jezu. A Flotarowi też coś się stało, tylko nie wiem, czy Flotar... A nie, ty tam jesteś, Jezus. Flotar jest od jakiegoś czasu chodzi ze tak, własnymi drogami. Nie znikaj mi tak. No bo wam nie ufam, zawsze ginę jako pierwszy. Nie, ja ginę jako pierwszy. Nieprawda. Chcesz zginąć? Chodź, mano. Nie chcę nic mówić, ale Bloody zabił Furmana, więc jak chcecie... Ja nie zabiję, tak się składa plaga, że to ty zabiłeś. Nieprawda, jeszcze oskarża detektywa. No nieźle. Ja w kanałach patrzę na was z góry. Patrzę na was cały czas z góry. Tak, o tutaj, mano, zobacz. O widzisz, tutaj się schowałem, tak patrzę sobie. Ale tutaj jest... Ała, o, o. To jest jakaś winda. A jest jakaś winda, no. Ale fail. To działa na nawet. Tam nie się wiem. Da wejść? Nie. Spróbuj. Oho. Ej, nie jest tu gdzieś w pobliżu detektyw jakiś? Nie ma. Jest. Potrzebuję uleczenia, bo wpadłem do kwasu i... O, jaka szkoda. To się zdarza takie wpadanie do kwasu. Nikt nie wie, kiedy wpadniesz tak do kwasu. Tak to czasem jest. Ale tutaj... No, co? Ja się martwię, co tam się dzieje? Nie słyszałem. Manojek trzymają się razem. Gdzie w ogóle jesteś? No. Nie. Ja, no bo ja pierwszy raz widziałem. I Bloody zabił Furmana. To jest... Admiraż, czemu ty masz 0 HP? Co się dzieje? Ktoś ja nie mam 0 HP. Ja wow, już się wyrzynają tam. Proszę się nie strzelać. To strzela. Ej, plaga strzela do ludu bezpodstawnie do mnie. Bezpodstawnie zabiłeś Furmana. Nie! Wow! Bezpodstawnie nie zabiłem Furmana, tylko Furman sam się ale zabił. Ale czemu ty strzelasz, plaga, do niego? Jestem detektywem. To mam do niego... Co, mam zabić Bloody'ego, czy co? Tak, no oczywiście, on zabił Furmana. Jest no, mówiłem o tym wcześniej. Dzięki, Bloody. Ale przecież jest chyba niewinny, ej, mordo. No właśnie, czemu? Jak niewinny? Poczekaj, czemu popatrz, Bloody. Manojek był zdrajcą akurat. Był zdrajcą. Kto jeszcze żyje, Bloody? Szybko. Ja żyję, ja żyję. Kto żyje w ogóle? To Manojek zabił Bloody'ego czy nie, bo już nie wiem. Ej, Ignacy, Ignacy! Ignacy, po co uciekasz? Bo już byliśmy w... Flotar z jakimś spokojem. Ja, mi się broń skończyła. Co tu jest za broń ten kot? Gówniana. Tylko, że ładnie wygląda. Bo ładnie wygląda. To skoro już wiecie, no to... Nadeszła cisza. Ja taki nie ja nie mam broni. Załatowałeś Furmana na moich oczach. Nie, on sam spadł, kurde. Nie, bo Bloody nie pokoju, ja popchnąłem ciebie, żeby się szybciej wydostać, żeby wpadł do kwasu i skoczyłem w kwas. No on sam skoczył w kwas, a ty mówisz, że ja go zamordowałem. Było popychanie, słychać było. No bo ja cię popchnąłem, żebyś szybciej uciekał, bo stanąłeś w tych oknie, a wcześniej nie Bloody popchnął, bo się bałem, że nie zepchnie do kwasu. Pomyłka zaszła, no wybacz. A jak kto jeszcze żyje, takie pytanie? Flotar. Tylko ty. No. A co ci to obchodzi? Kto ma ci niby powiedzieć? Dobra. Nie żyjemy. Nie, no właśnie te osoby, które żyją. Wiem, że Ignacy na 100% żyje. Jak się włącza ten alarm? Jesteś pewien? Wystarczy im. No jestem... Jezu, broń wyrzuciłem. Tutaj. Jesteś pewien, że jestem bezbronny. O, jaka szkoda. Byłoby przykro, gdyby jakiś terrorysta łowił. No właśnie, też dobrze, że mi to mówisz. To też jest dosyć cenna informacja, nie powiem. Może to zrobię lepiej? Cóż za emocje. No, to było emocjonujące bardzo. Jesteśmy... O co chodzi? Nie wiem. Co cię tak śmieszy? To jest zabawne, kiedy oni tak się mijają. To jest no funny moment, co nie? Ja lubię takie scenki. Spokojnie. Gdzie ty byłeś w ogóle? A, tam byłeś, dobra, okej, okay, spoko. Nie, wiesz co, często on tak, że zaczynam się gapić na ten radar jak debil po prostu i nie patrzę na mapę.